Cześć, Rafał z tej strony. Jak widzieliście na początku filmu, dzisiaj zajmiemy się zagadnieniem detaronizacji. Wymyśliłem to przed chwilą. Tak naprawdę jest to odsmalanie, aczkolwiek jak mamy deironizację, to możemy zrobić detaironizację. To jest smoła. Bartku, pokaż nasz samochodzik, który bardzo ładnie pokaże działanie produktu. Wygląda to paskudnie. A pokaż jeszcze tu ten plasticzek, jak możesz. Zobaczcie, tutaj wygląda, jakby to chemia zrobiła kiedyś, natomiast jest to jakoś dziwnie z kierunku, następuje od dołu, tutaj od koła, więc może to jest w jakiś sposób wypiaskowane, chociaż jestem przekonany, że chemia mogła to zrobić. I odnośnie właśnie działania chemii, dzięki temu, że mamy dość dużą wiedzę na temat produktów, wiemy, że taręglu może być niebezpieczne. Szczególnie dla starych plastików, szczególnie dla starych samochodów, przednich lamp, które od 20 lat płowieją nam na słońcu, potrafi nam zostawić osad. Zrobiliśmy wersję slow. Wersja slow jest to dokładnie ten sam produkt, zrobiony w taki sposób, że działa wolniej i bezpieczniej na naszych plastikach, ok? Więc pokażemy Wam wersję pro, która działa dobrze przy nowych 5-10-letnich autach bezproblemowo. Możemy sobie nakładać i wersję slow, która jest bezpieczna praktycznie na wszystkie powierzchnie. Pamiętajcie, nie pryskamy na elementy malowane sprayem, ale to jest chyba rzecz oczywista, więc praktycznie o tym nie mówimy. Chociaż zdarzały się przypadki, że ktoś miał pretensje, że ja mam drzwi pomalowane sprayem i mi rozpuściło. No słuchajcie, to są benzyny, pewnego rodzaju benzyny. One działają na spreje w taki sposób jak rozpuszczalnik, więc nam to zmyje. Ok, mam dzisiaj Janusza. Janusz jest naszym ekspertem, który mi pomoże w zadaniu. Janusz sobie wybierze produkt i pomoże mi z którąś stroną. I co? I pryskamy. I pryskamy. Janusz, idź na drugą stronę. Opryskamy sobie auto do pewnej wysokości, ponieważ smoła rzadko kiedy przykleja nam się wyżej na słupkach czy na szybach. I nie ma sensu robić detaronizacji. Spodobało mi się to słowo, będę je używał. Powyżej. Wiadomo, dużo plastików jest na mini, więc to będzie automatycznie test bezpieczeństwa produktu. I zaczynamy. Triggerek Canyon, który możemy sobie ustawić tak, aby strumień nie był ostry. Czekajcie, patrzcie, jaka jest regulacja fajna. Nie potrzebujemy tak naprawdę zużyć bardzo dużo produktu. OK, ja zrobię sobie tą połowę zderzaczka. Ty już? Całe auto? Nie, cały bok. No, to dawaj swój bok. OK, zobaczcie. Jeden ruch i mamy dość sporą powierzchnię spryskaną. Tak jak mówiłem, są to benzyny. To nie jest oczywiście benzyna zwykła. Poczujecie to po zapachu. Ale jakaś tam pochodna, ropopochodna substancja wzbogacona o pewne domieszki, które mają ułatwić pracę na lakierze i być bezpiecznymi. I śmierdzi, jeżeli możecie, zróbcie to sobie w pomieszczeniu z wentylacją, bo mnie już zaczyna, ja już zaczynam czuć w gardle, bo nie mamy tu włączonego żadnego wiatraczka ze względu na to, żebyście mnie słyszeli, chociaż jak widzicie, tu czy tu. Mam mikrofon, więc powinniście mnie dobrze słyszeć. Kawałek maseczki też spryskamy. Przednią część zderzaka. Nie wiem, czy tu w ogóle będzie jakaś smoła. OK, zobaczcie, ja dostałem nową butelkę. Więc zużyliśmy, nie wiem, 1/10 butelki na pół auta, czyli powiedzmy zużylibyśmy na cały samochód, nie oszczędzając 200 ml. Czyli bardzo fajnie wychodzi. Chodź Bartku, pokaż moją wersję, ja mam Pro. Pokaż, jak to fajnie się zaczyna rozpuszczać. Ciekaw jestem wersji Slow. Ona powinna wolniej działać. Bartku, chodź ze mną. O, pierwszy zacząłeś pryskać i zobacz, u Ciebie też już zaczęło działać, więc ona nie jest taka, że będziecie czekać pół godziny na jej efekt. Fakt, że te spływy są dopiero powolne. Pokaż pod światło. Janusz zapryskał praktycznie całe szyby preparatem. Widać to, prawda? Dlatego, że nie obawiamy się żadnych reakcji ubocznych tego produktu.
Tutaj mamy, na tylnym błotniku praktycznie nie mamy smoły. Tu widać jakieś mikrokropelki smoły. Natomiast na drzwiach jest tego bardzo dużo. Ten samochodzik prawdopodobnie albo jeździł podczas jakiegoś remontu drogi, albo po prostu ktoś o to nie dbał przez wiele lat i się nazbierało. Kropelka bardzo ładnie się rozpuszcza. O, tu widzicie, jak rozpuszcza produkt kropeleczkę. Słuchajcie, w sytuacji dużych części smoły nie wystarczy samo opryskanie. Nie łudźmy się, że mamy półcentymetrowy przyklejony kawał smoły i że jedno pryśnięcie nam wystarczy. Czasami możemy zrobić to fibrą, czasami możemy po prostu napryskać, zaaplikować profesjonalnie na fibrę taren glu i przetrzeć, lub już spryskaną powierzchnię przecierać sobie delikatnie fibrą, ale co najważniejsze, musimy mieć do tego idealnie czysty lakier, tak abyśmy sobie brudem nie porysowali powierzchni. Bartku, pokaż. No tu Pro ewidentnie rozpuściło znacznie więcej. Produkt będzie działał na lakierze w zależności od temperatury i warunków 10-15 minut. Slow możemy zostawić dłużej. Ważna informacja od Janusza, którą mam Wam przekazać, jest taka, że możemy trzymać ten produkt jeden i drugi długo, ale nie zapominajmy o tym, że on nam może wyschnąć. I wtedy cała ta smoła z powrotem wyschnie i przyklei nam się, zostanie na lakierze. Co zrobić wtedy? Pryskamy ponownie, rozpuszczamy i spłukujemy wodą. Ciśnienie usunie nam to wszystko. Zobaczcie, jak sobie pracuje. Podejdź, Bartku. Ja teraz pokażę, co tu się wydarzyło. Zobaczcie, wszystko jest rozpuszczone. Wszystkie te małe kropki. Tutaj mam jakiś... Tu, gdzie jest smoła, fajnie się rozpuściło. Jeżeli mamy większą kropkę, tak jak mówiłem, możliwe, że będzie potrzeba to powtórzyć. Ale to będziemy widzieli po spłukaniu, prawda? Ponieważ, no niestety, dużej kropki ten produkt nie da rady nam rozpuścić. Janusz, co sądzisz? Jest 2 minuty. Czekamy, czy płuczemy, pokazujemy efekt po 2 minutach? A wersji Pro myślę, że jest wystarczająca. Janusza nie słychać pewnie, bo wali na mój mikrofon. Dla wersji Pro myślę, że jest wystarczająco, możemy spłukać. Okej, okay, spłukać jest profesjonalnie. Słuchajcie, czy coś na masce jeszcze tak z ciekawości? Na masce mamy tutaj odrobinkę smoły. Okej. Okay. Tu mamy troszkę, ale na masce nie ma. Także widzicie, że im wyżej, i to też Bartek możesz pokazać, tym tej smoły jest mniej, więc pryskanie po szybach, po słupkach górnych tak naprawdę mija się z celem. O, tu ładnie tylny zderzak widać też. I tą część klapy, którą ja spryskałem, bo Januszowi się nie chciało tylnej klapy ruszyć, ale wystarczy, żeby Wam pokazać, jak to działa. Słuchajcie, zróbmy jeszcze taki eksperymencik. Ja sobie spryskam ponownie w jednym miejscu. Zobaczcie, wszystko nam spływa. Cała ta rozpuszczona smoła spływa nam w dół. Mamy już tu czysto. Fajnie. I tak jak mówiłem wcześniej, możemy to na 10-15 minut zostawić, nie dopuszczając do wyschnięcia, i możemy czekać, dać czas preparatowi, żeby się wgryzał w smołę, żeby ją po prostu rozpuszczał. Ok, my nie będziemy czekać, bo szkoda Waszego czasu, a zobaczycie efekt już po tych 2-3 minutach, bo pewnie tyle minęło, odkąd zaczęliśmy kręcić film. Ok, Janusz, spłucz to autko, albo spłuczmy kawałek, tak żeby nie przeciągać filmu. Spłuczemy tylko, powiedzmy, te dwoje drzwi i zobaczymy, co nam zostało i co dalej z tym zrobić. Dla porównania. Spłukuj tak, jak czujesz. W międzyczasie nałożę jeszcze raz na mokre. Niech rozpuszcza się nam już ta smoła. Nałożymy jeszcze raz. Tutaj zostały nam grube grudy. Niestety, tak jak mówię, woda nie sprzyja detaronizacji. Ok? Aczkolwiek widzimy już te grubsze, które już naruszył preparat, zaczynają z powrotem rozpuszczać się. Ok? My musimy wykonać do końca cały zabieg. Potrwa to pewnie z pół godzinki do godzinki. To nie jest takie proste. Musimy dać czas, aby preparat zadziałał prawidłowo. Więc nie będziemy Was nękać w tym filmie. Natomiast macie problem ze smołą lub z klejem ze starych naklejek, ten produkt Wam rozpuści fajnie
smołę, rozpuści wam fajnie klej, na przykład naklejka jakaś stara, zerwana, nie sama naklejka, tylko klej z naklejki, pamiętajcie, bo ona nie rozpuści plastiku. Dobra, tyle, Janusz wam dziękuję, nie ma mikrofonu, więc się nie odzywa. Ja wam dziękuję, że zobaczyliście nasz nowy filmik, trzymajcie się, pozdrawiam, hej! Czekaj, co to jest? Kurwa, kurwa, gotowy jest, gotowy jest! Co? Jak to co? Mini! Okej. Godzina później. Janusz wykonał swoją pracę. Możecie sobie zobaczyć, jak autko wygląda. Bartku, jakbyś mógł szczegóły pokazać. Tu ta strefa, gdzie było bardzo dużo smoły, jest czyściutka. Czyściutki jest cały lakier. Musieliśmy nałożyć jeszcze raz taryn glue. Słuchajcie, użyliśmy wersji Pro po raz kolejny. Poszło nam z półlitrowej butelki, tak jak mówiłem, około 200 ml. 250 ml. Autko jest zrobione. Godzina, półtorej godziny przy takim zasmoleniu trzeba poświęcić. I pamiętajcie, przewietrzajcie pomieszczenie, bo te produkty są ropopochodne, więc czuć. Później można sobie troszkę pokaszleć. Bezpieczny dla lakieru, długo działający na powierzchni, nowy taryn glue w dwóch wersjach. Wybierzcie sami, którą byście chcieli sobie użyć. Pozdrawiam, trzymajcie się, hej!